trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Pschowskiego starosta Marek Boryczka wręczył upominki mistrzom Polski w turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobywanie tytułu w tych zmaganiach to już norma dla uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we Pschowie. W tym roku udało im się to po raz siódmy. 17 września w kościele parafialnym pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej we Pschowie zagrała orkiestra kameralna Le Quattro Stagioni pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. Koncert złożony był z samych przebojów muzyki kameralnej. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać utworów od Mozarta po Vivaldiego, zarówno muzykę filmową, jak i utwory Mikołaja Góreckiego. Gmina Pschowa ogłosiła drugi przetarg na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Ceny zaoferowane w ofertach złożonych w maju dwukrotnie przekraczały możliwości finansowe gminy, więc pierwszy przetarg unieważniono. Na oferty w drugim przetargu gmina czeka do 9 października. Jak wynika z krótkiego opisu przedmiotu zamówienia, jedyną znaczącą zmianą pomiędzy przetargami jest rezygnacja z prac dodatkowych w samorządowym przedszkolu nr 5. W Krynicy Zdroju zakończył się 8. PKO Festiwal Biegowy. W zawodach brało udział ponad 8 tysięcy zawodników. Podczas festiwalu biegowego rozegrano ponad 30 konkurencji, w tym dwie najbardziej prestiżowe. Tauron Ultramaraton liczący 64 km i bieg Siedmiu Dolin liczący 100 km. Miło nam poinformować, że na trasie Tauron Ultramaratonu pierwszy na metę przybiegł wschowianin Miłosz Szcześniewski. W niedzielę 17 września w Sławie odbył się finał cyklu Solid MTB Maraton. Przy sprzyjającej pogodzie ponad 400 zawodników startowało na trasach rowerowych liczących od 30 do niemal 70 km. Prócz dorosłych swoje numery startowe odebrały rywalizujące dzieci, spośród których najmłodsi dopiero skończyli 2 lata. 22 września o godzinie 12 w Głogowie został podpisany list intencyjny w sprawie reaktywacji połączenia kolejowego na trasie Leszno-Pschowa-Głogów. Pismo podpisali przedstawiciele samorządów wojewódzkich Dolnośląskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego oraz przedstawiciele gminy Głogów, Leszna i Pschowy. Jest to kolejny krok do tego, aby przywrócenie połączenia kolejowego na tej trasie było możliwe.